Siemano, witam was w 30 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic Czas Zapłaty. Dobra, który to był zapis teraz? To był chyba ten zapis. No i teraz właśnie już do końca zrobimy ten quest. Nawet myślę, że zdobędziemy kolejny rozdział. Dobra, otwieramy drzwi. Mam tutaj szkieleta wojownika. Wow. Ma duale. Czyli dwa miecze. Nawet spoko. No chodź. No my jakoś go na szybko pokonamy i ciśniemy gdzieś dalej. Duali właśnie też właśnie będę się musiał nauczyć. Aj, ja już prawie właśnie bym przegrał. O. Jakiś tam mieczek podniosłem, chyba jeden z duali. Niestety nie mógłbym nawet go założyć, ponieważ ponieważ właśnie jeszcze się tego nie nauczyłem, a właśnie muszę i tak mieć najpierw mistrza w broni. O, dualny mieczek. Nawet kilka, dużo mamy tych mieczy. Nie wiem skąd tyle tych mieczy, ale co tam. Chyba z tego szkieleta wojownika tyle wypadło. To jakiś bóg okrutny. Może łykniemy od razu te miksturki, wyciągi życia i te, no co dają nam do HP na stałe. Bo życie nam się teraz przyda. Dobra, jeszcze kilka tych łyknę. No i spoko. No to wchodzimy gdzieś tutaj już. Jeszcze machnę szybkiego save'a. No. No i dobra, mamy tutaj jakąś komnatę znowu. Tutaj jest woda. Ale tej nie dostrzegłem wcześniej. I kolejny właśnie szkielet z dualami. Dobra, jakoś na szybko spróbuję je rozwalić. No chodź. No, no i zbieramy jeszcze z nich. Co oni tam mieli? Tylko kość niby. Dobra, wyciągniemy telekinezę. Trzeba poszukać tego i owego. Mamy tutaj jakieś kolby. No, dużo rzeczy mamy tutaj w każdym bądź razie. Trzeba wszystko właśnie splądrować i dopiero później można iść dalej. Ale no, mam właśnie nadzieję, że jakoś tutaj właśnie teraz to wszystko wykonamy już do końca i no. No i później właśnie będziemy mogli normalnie chyba nawet kolejny rozdział zdobędziemy. To mi się przynajmniej wydaje. Na to liczę. Dobra, jeszcze łyknę może jakąś miksturkę albo coś. Jak właśnie na manę, bo nie mam w ogóle many. No. Jak jest taka właśnie króciutka zwiecha, to wystarczy czasem poczekać. Nie wiem, tutaj w podziemiach mam takie coś, że właśnie otwieram jakiś wypłonek i po pewnym czasie dopiero. Dobra, mamy tutaj wyciąg ducha. Chyba tutaj było, leżał właśnie na półce. Dobra. Wow. Nie wiem, co to jest. Jakiś przełącznik. Dobra, trochę będziemy tutaj na pewno biegali. Coś na pewno tutaj gdzieś jest. Tylko trzeba dobrze poszukać. Wow, szkielet mak. W ciemnym zaułku. I co, to tylko tyle? Nie ma żadnego przycisku ani nic takiego? Nie no, musi gdzieś coś być.
O, jest. O, tutaj jest przełącznik. Dobra. Trzeba go uaktywnić. No i dobra. Teraz możemy iść gdzieś dalej. Tutaj w środku mamy kilka szkieletów. Dobra. Mogę zapisać w sumie już. No i dobra, ciśniemy na te szkielety, pozabijam je. Wszystkie. Aj. Dobra, trzeba pozabijać wszystko. Jeszcze ten łucznik. I dobra, jeszcze ten wojownik. Gin! Pełno tych właśnie tutaj szkieletów jest. I kolejny właśnie, kolejne duale. Jakieś słabe te duale na pewno są, ale przynajmniej jakieś duale już widzimy. Nie wiem, czy tylko właśnie chyba te szkielety mają te duale. Już później tam nie ma. Dopiero my byśmy mogli, on staje mieczek jakiś. Dopiero my później będziemy mogli się nauczyć duali. To idziemy dalej. Tutaj mamy taki jakby magazyn jakiś. No i pełno skrzyń. Dobra, no to pootwieramy je na wszystkie. Nawet są otwarte już. Dlatego tylko pootwierać. Wystarczy, że zobaczymy, co tutaj się znajduje ciekawego. No, no i taki, sami widzicie, że czasem są takie zwiechy. W ogóle taki poranny odcinek chciałem nagrać, bo jest, nie wiem, siódma coś, może nawet. No, dawaj. O, zadzewiałem miecz. Czyli wielkie G tutaj było. Receptę jakąś. Kilka recept na pewno będzie. Nie wiem, czy tutaj chyba żadnych przedmiotów takich leżących nie ma. Przynajmniej nic nie widzę takiego. Chyba nawet wszystkie są otwarte te skrzynie, więc dobrze. Przynajmniej nie musimy się męczyć. O, nie, ta jest zamknięta. To dobra, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Sól znajdujemy. O, jeszcze jedna skrzyniaczka. Chyba ostatnia już. I też otwarta. No, no i dobra, to było na tyle w tym magazynku. Nic ciekawego tutaj nie było. Ale co tam. Dobra. Tutaj mamy takie jakby te i musimy chyba dobrze trafić na to. Zaraz będziemy próbować. Nie wiem, co to jest za przycisk, ten tutaj. A nie, to jest tylko, żeby zapalić. O kurde. Mój golema ognistego. Nawet dwa. To podziękował. To może jednak tego nie będę próbował. Tam nie umarły. O, jak... O, tutaj mamy takie coś. Dobra. Tutaj pamiętam, że jest 9, 10 i później 11. Tylko, że nie wiem, kto jest 9. Dobra, tutaj 2, 3. O, to będzie chyba 4. 5. Nie no, coś na pewno nam umkło. No, to jest 1, to jest 2, to jest 3. Cztery, pięć. I 6. To nie wiem. Drzwi spróbujemy otworzyć. Nie, tych drzwi nie możemy. Zobaczymy, może też się nam uda. Też się nie da.
To musimy popróbować. To trzy ostatnie. Te spróbujemy. Dobra. To jest chyba dobrze, bo golem się nie pojawił. Dobra, to teraz jeszcze kolejne. No. A, to jednak nie to. Dobra, ale tamto odpaliliśmy i było wszystko w porządku, te tutaj. Więc na pewno to jest dom. O, to jest to, to. I jeszcze to. Będzie gdzieś tutaj. I jeszcze może to. O, jest. Nie. To nie było to. Jest, pojawił się ognisty golem. O, zabić. No tyle, że my mu żadnego właśnie damage'a nie zadajemy. Trzeba popróbować. Ważne, że już dwa mamy. A tutaj są trzy. Dwa z trzech, więc jest dobrze. I co, może mamy z łuków coś przygrzać? Tak jak to było w Gothic 2, nie? Nie, no z łuku nie możemy przygrzać nic. To będziemy próbować. Mam tutaj... Tutaj jedno i tutaj drugie. Nie, to nie było to. To może najpierw tak będziemy latać. Olejemy golema. I tak nam żadnego tam damage'a nie zdaje. Żeby po prostu znaleźć ten kod. Później na koniec wczytamy, jak będziemy mieli jakiś dobry. O! I to jest dobry. Okej. Okay. To już przynajmniej znamy. Wiemy wszystko co i jak. To trzeba tak. To. Odpalić. Później to. I na koniec właśnie ten tutaj. To. Dobra. Wszystko w porządku. Golema nie ma. Można zapisać. No drzwi jeszcze nie mogę odpalić. Nie wiem czemu. Może tamte będę mógł. Nie wiem. To jest nie tak. Jeszcze może mamy poodpalać właśnie te wszystkie. Dobra, spróbujemy. Nie, no tego już nie. To może właśnie teraz mamy ten przycisk w bibliotece nacisnąć. Trzeba popróbować. Bo jakieś rozwiązanie na pewno tutaj jest. Dobra, jest przełącznik. I hyc. Zobaczmy. A tutaj mamy coś takiego. Tylko recept. Bo jakieś stare laboratorium. I kilka skrzyń. Chyba też. Dobra, no to zobaczmy, co tutaj możemy znaleźć ciekawego. No dawaj, już się. Zwiecham. No, odwieź się. My tu mamy bardzo ważną misję. O, pełno tych właśnie recept jest. No może w sumie jakbym się nauczył alchemii na przykład, to by było niegłupi pomysł. Dobra, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Chwila, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. No i pełno właśnie tych recept. To właśnie jakbyśmy się nauczyli alchemii, to by było nawet całkiem dobrze. Co jest? Regał mi się zamknął. Chyba właśnie zamknęliśmy się tym przyciskiem.
To wyjdę na bugu. No, dawaj. Dobra. Aha. To mamy jakąś skrzynię za ścianą, tyle że nie wiem, gdzie ona dokładnie się znajduje. Trzeba jakoś przejść dalej, tyle że no... Ciężko właśnie, ciężko, bo mamy tam jakieś nieumarłe kapłany, widzimy je w ogóle przez ścianę, ale to mniejsza. Ale mamy tutaj kilka par drzwi i nie wiem właśnie, co jest nie tak, że my nie możemy ich otworzyć. Zbugowały się, czy jak? No, dawaj. Dobra. O, jest coś. Się pojawiło. Nie wiem, świecę się. I ognisty golem, ale tam właśnie drzwi się już otworzyły. Nie zapisałem. Biegamy z jakąś klątwą, czy czymś, coś właśnie w tym rodzaju. Nie wiem, gdzie ja tam zapisałem. Przed drzwiami. W ogóle wziąłem tutaj już recepty. Zaraz zobaczymy. Bo jak nie, to będzie lipa. No. No nie, no znowu będziemy czekać na ten ekwipunek pół godziny. Dawaj! Śpiesz się! No. Wkurzające jest takie czekanie. Szkic! Nie. Jeszcze tam nie byłem. No nie, no. Znowu taki hektar mam tam wchodzić i po właśnie po te recepty. No nie. Za długo. Dobra, zbieramy wszystko na szybko. No, jeszcze tutaj recepty. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Jeszcze pamiętam kod. Dobra. Wybijamy stąd. Już nawet wiemy, jak chyba tą otworzyć. I dobrze. Teraz mam nadzieję, że obejdzie się bez tych. Bez tych właśnie ognistych golemów. W ogóle zgasiły się te pochodnie wszystkie. No. Co jest? Nie możemy zapalić? Lipa. Nie wiem czemu. Ale drzwi też nie możemy otworzyć. To nie wiem, co mamy zrobić. Znowu ekwipunek włączyłem. Kurde. Już chyba nie będę używał ekwipunku. Jak to ma się tak właśnie robić? No dawaj! Szybciej! Długo strasznie. Dziwnie. No. Leki z wieżki. Chwilkę musimy poczekać. No, dobra. O jest. Niby coś możemy już teraz. To dobra, wszystko jedziemy po kolei. Ej no, co jest? Skąd ten golem? Jak my go mamy pokonać? Teraz normalnie rzucę w niego jakimś zwojem. Była lodu. 4 mamy, możemy spróbować. W ogóle on nam obrażeń i tak nie zadaje. Najlepiej jakbym miał grom albo coś w tym rodzaju.
Biorą mamy. A z pioruną mu przygrzeje. No. Oje. Udało się nam. Plus 0 doświadczenia. I co? Teraz znowu kod. Od początku. Serio? Nie no, nie chce mi się tego nabijać wszystkiego od początku. Nie wiem, czy to było to, chyba to było to. Dobra. Drzwi są dalej zamknięte. Chyba pozostały nam dwa te właśnie. Dobra, jedne drzwi się otworzyły. O tyle dobrze. Nie wiem co zrobić, żeby tamte się otworzyły. Ale póki co możemy tamte olać najwyżej. Nie wiem co tam było. Ale mamy most tutaj. Mamy most. Tutaj jakieś... O! Rodejka spotkamy. Musimy otworzyć te wrota. Po lewej stronie znaleźć kamienny przełącznik. Gdzie po lewej stronie? Nie wiem gdzie. Przełącznik, ja jest. No dobra. On tam przełączy. I chyba już quest nawet będzie wykonany. Dobrze jest. O. Drzwi walły. No. No zwiecha znowu. Mam nadzieję, że to taka krótkoterefowa. No, już się... O, dobra. Dobra. Zapiszemy, ale już zapiszemy na jakimś innym. Tutaj zapiszę. No, zapisz się. Dobrze. Ciekawe co tam było za tamtymi drzwiami. Nie możemy z nim pogadać. To przechodzimy po prostu przez to. Co my tutaj mamy ciekawego? Wchodzimy na kozaka. No, no, całkiem ciekawa komnata. Mhm. Zobaczmy co teraz będzie. Takie filmiki właśnie są fajne zrobione tutaj. O, siedzi na tronie też jako duch. I mamy go zabić. W końcu jakiś głupiec doszedł aż tutaj. Kiedy wbiję krew tego śmiertelnika, będę coś tam. Najpierw będziesz musiał przejść przeze mnie. Pamiętam się, Dejk. To dzięki twojej nienawiści zdobyłem miecz żywiołów. Wystarczy już słów gim bestią. I co? Mamy chyba się zajmować tymi poddanymi. Robimy. No. Chodź. No, dawaj ten szkielet. Taki słaby szkielet, a... No. Wow. Co jest? Naj. Ale to jak tylko te szkielety mamy zabijać, to lajtowo, no to... Raz, dwa i po prostu wygramy z nim.
co teraz? O, kolejne. Ale jakiś taki piorun na niego spada, jak właśnie giną mu ci poddani. No, dawaj, chodź tu. Zobaczmy. Zabity. Poddany tyłana, dawaj szybko. Gin. Tyłan. Spada mu chyba tam HP. Dawaj. Dobra. Pełno ich jest tutaj. O, teraz jakiś mistrz broni dwuręcznej przyszedł. O, dawaj. No, co jest? Okej. Może jakoś to będzie. Ale słaba ilość FPS-ów. W ogóle coś mi się odpina w kompie. No. Dawaj tutaj. No nie! Co za gra głupia? Jakoś spiedzielę im może i jakoś się uzdrowię. Dobrze by było, dawaj. Otwieraj ten ekwipunek. No nie, no znowu zwiecha na pół roku. No. Co za typ. Dawaj ten ekwipunek. To musimy znowu chwilkę poczekać. Musimy wybić kilka mikstury. Dobra, jest. Na szybko. O! Dobra, mamy trochę HP. Dawaj tutaj, teraz wszystkie. No chodź tu. I co, teraz to możemy was rozdupczyć. I to lejtowo. Popatrzmy, teraz mamy tutaj takie właśnie szkielety maga. Jakby. No. Dawaj. Wow. Tym to ja nic nie zabijam. A tam co się stało, bo ja nic nie widzę. Tego maga zabijam najpierw. Bo denerwujący jest. No. Dobra. O, mamy tutaj miecz jakiś. Miecz bierzemy dla siebie. Co jest? O. To jeszcze tych dwóch musimy załatwić. Dość im. Fajnie wyglądają, ale no gincie. Jeszcze jeden fejtłapa jakiś. Dawaj tutaj. Nie ma szans.
Dobra, ma jakieś pół HP. To jest chyba najlepszy, ten właśnie poddany jakiś. No. I tutaj chyba mieczy uniczny nawet będzie. Yes. No nie, tylko nie zwiecha znowu. Znowu przeczekamy. No, już dupem bezmiennym. Czy jak ty się tam nazywasz? Dobra. Trochę już nagrywam, nie wiem, może ja chcę jeden taki długi odcinek nagrać. Tutaj mamy dużo do roboty w ogóle. Dobra, na pierwszym zapiszę, co mi tam. No. Dobra, dawaj. Marzenia Rodneya. Czas na ostatecznie walkę ze złem. Tak, już właśnie przecież ją zrobiliśmy. Dobra, miecz runiczny. Pełno zajdzewiałych topojów. Tutaj mamy ciało tego typka, tyła. Teleport do coś tam, gdzieś tam i w ogóle. No to zaraz się steleportujemy jeszcze. Tutaj mamy te dwie komnaty, to zaraz zobaczę jeszcze tutaj, co tutaj się znajduje ciekawego. Mamy tutaj kilka skrzyń. Wypadałoby je wziąć. Tyle, że znowu jest lag. No nie wiem, wyjdziemy po prostu stąd i zrobimy tak właśnie pół odcinka to będzie. No i drugie pół to no, za niedługo teraz zrobię. Dawać. Dawaj. No. Nie wiem, czy to jest właśnie... Czym jest to spowodowane, ten lag taki, jak otwieram ekwipunek. No przecież tam nie ma, nie wiadomo co. No. Musimy czekać, nie wiem, z minutę, dwie nawet czasem. Aż się to otworzy. No. Dawaj. No co tam jest, no. Jaka lipa. Zdenerwować się można i to totalnie. Jeszcze pusta skrzynia, no to świetnie. Że my czekamy pół godziny, a tam pusta skrzynia jest w środku, no to... O, tutaj wyciągniecie, no to... Tutaj nawet opłacało się czekać. A tutaj co mamy? O, recepta na jakieś na esencję. Dobra, olać. Jeszcze idziemy tutaj na tą drugą. Zobaczyć, co tam się znajduje. Znowu pełną skrzyń. Teraz tu już niestety zamknięte skrzynie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. O. Ło, napój władzy. Plus 5, plus 5. To jest to. Lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. O. Pusta skrzynia. Świetnie. Lewo. Aj. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Prawo, prawo. Lewo później. Prawo, prawo, lewo. Jest. Pusta skrzynia. Tak. Niestety. Ale napój władzy był. To jest najważniejsze. Jeszcze jeden kubek. Tylko znowu lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo później. Prawo, prawo. Pusta skrzynia. Dobra. I dobra, no i to na tym skończymy pół odcinka. To będzie. No to do drugiej połowy.